11 marca będzie pierwszą niedzielą, w której nie będzie można pracować w handlu. To taka nowość, bo od tego roku zmiany będą wprowadzane stopniowo, czyli co druga niedziela będzie niepracująca. W przyszłym roku będzie już to jedna niedziela w miesiącu, w której można będzie pracować. I w 2020 w ogóle będzie zakazany handel w niedzielę. Do tej pory 13 niedziel świątecznych było wolnych od pracy, tylko właściciele firm bądź takich sklepów mogli pracować. W tej chwili ten zakaz będzie zniesiony, no i może niestety to się odbić właśnie na pracownikach takich sklepów, lecznic na przykład, czyli znowu takich punktów pierwszej potrzeby i może się zdarzyć, że takie osoby będą wezwane do pracy na przykład w Boże Narodzenie. Eksperci przewidują, że nawet 10% pracowników handlu może stracić pracę. Mówimy tutaj o 25 tysiącach, nawet do 60 tysięcy osób.